No, bardzo intensywne. W nowym stawie burmistrzowi zabrakło bardzo niewiele, żeby w pierwszej rundzie wygrać. I myślę, do drugiej rundy przystępuje jednak z wyraźnym takim pewnym komfortem, ale nie z pewnością. Dlatego do końca, wiem, ciężko pracuje, jeździ, spotyka się z mieszkańcami. Jego konkurentka, Marzena Jaroszewska, też nie próżnuje, więc dogrywka będzie ciekawa, ale przypomnę, burmistrz prawie 50% zdobył. Myślę, że nie powinien w tej chwili przespać tego momentu i ma duże szanse burmistrzem zostać. No, cieniem się położyła sprawa zachowania pana Charzewskiego, z której się tworzą mity różnego rodzaju i sensacje. Byłem świadkiem tego i powiem tak, a było coś na pewno nie tak, o czym nawet sam pan były burmistrz Wilk powiedział wprost, to obowiązkiem elementarnym i powinnością było po programie, po spotkaniu, po tej debacie zrobić natychmiast badanie krwi, aby potwierdzić czy wykluczyć, co było przyczyną niedyspozycji, a stało się to przedmiotem również niewybrędnych żartów i to nie przystoi, żeby w Malborku debata tak się odbywała, ale tak się stało. Tego nie zrobiono, z tego co wiem, i w tym momencie sugestie, insynuacje pod adresem konkurenta, że mogli celowo coś jemu tam, no to jest chwyt poniżej pasa i ja się od tego odcinam i uważam, że to jest nie fair. Prosta droga jest do ratusza, do burmistrza. Byłem burmistrzem 8 lat i takie metody należy odrzucić. A merytoryczny przebieg debaty moim zdaniem wykazał, że burmistrz Rychłowski, no może jest bardziej doświadczony, więcej wie, no ale był lepszy w tej debacie po prostu. Ja pomijam kwestię dyspozycji pana Charzewskiego. Jego zdanie i komentarz do tematu żołnierzy wyklętych był skandaliczny. Świadczy albo o ignorancji, albo o czymś jeszcze gorszym, o relatywizmie. Można mieć różne poglądy, można być wierzący czy nie, w SLD, czy w PiS-ie, czy w Solidarnej Polsce, jak ja, czy w Platformie, ale nie można w taki sposób oceniać historię. To jest po prostu nieprawda, tu zaprzeczę jego słowom, że każda władza ma żołnierzy wyklętych. Nie, tylko władza totalitarna, władza, która torturuje, więzi, niszczy i morduje przeciwników. I tak było w Polsce. Ja sobie kiedyś odejdę, każdy z nas, i w roku 2050 nie będzie żołnierzy wyklętych z tych lat obecnych. I pan Charzewski powinien o tym wiedzieć i to mnie zaszokowało, zresztą nie tylko mnie. Burmistrz musi być przede wszystkim gospodarzem, ale musi mieć elementarną wiedzę na temat historii. Tutaj niestety tego zabrakło. Do unieważnienia nie ma drogi prawnej i tutaj myślę, że możliwości nie ma. Natomiast jest inny temat, temat powtórzenia, może nie tyle, co skrócenia kadencji. I będę bardzo precyzyjny. Nie uważałem, nigdy nie uważam, że sfałszowano w rozumieniu akcji ogólnopolskiej, bo to jest teza, którą jest po prostu nie sposób wykazać. Natomiast skala fałszerstw, nadużyć, błędów różnej maści było wiele. Natomiast kwestia skrócenia kadencji moim zdaniem powinna się odnosić przede wszystkim do wyborów do sejmików. Bo tam, i to jest udowodnione, mieliśmy do czynienia jednak z błędną interpretacją, z mylną interpretacją. Ta reklama PKW w telewizji mówiła o czterech kartach. Ten system spowodował, że doszło do wykrzywienia, wypaczenia i tutaj beneficjentem był PSL. I to trzeba jasno, czytelnie powiedzieć. A przede wszystkim wszystkie siły polityczne powinny w tej chwili dokładną analizę zrobić. To jest możliwe, jeżeli jest zgoda opozycji i rządzących, i o tym jest mowa. Natomiast próba rozgrywania tego i wkładanie w usta moje czy innych, że tu był spisek ogólnopolski, każdy zresztą mówi za siebie. Ja mówię moje własne zdanie. Widziałem i uczestniczyłem w bardzo wielu wyborach i tutaj ta sprawa, przypomnę, w informacji telewizyjnej były cztery karty. Dla ludzi starszych karty. Karty to nie książeczki, to nie broszury. Były cztery zestawy kandydatów do tych czterech wyborów na burmistrzów rad powiatów oraz do sejmiku. I myślę, że to jest temat, który powinien być sprawdzony. Jeżeli to się nie stanie, a nie widać takiej woli politycznej, będzie to zablokowane, będą manifestacje, będą protesty, może bardziej czy mniej radykalne, ale będzie do tego wracanie i będzie to taki niesmak. Nie wiem czy, no jestem w polityce, natomiast powrót aktywny w sensie startu to jest pytanie w przyszłym roku, wybory do Sejmu, do Senatu. No ale muszę przez rok też aktywnie coś robić. Korzystam z zaproszeń do telewizji, no ale jeżdżę rzadziej do Warszawy. Kawa na ławę, no to tradycyjny mój program, że tak powiem, który ma
mam duży sentyment do tego i będę na pewno aktywnie uczestniczył. W tej chwili jeszcze w kampanii jadę do Elbląga wesprzeć kandydata PiS-u, Wilka. Przypomnę, jestem w Solidarnej Polski. Mamy to porozumienie, ono jest elastyczne, ono nam pozwala również się jasno wypowiadać i zawierać własne zdanie. Tak tutaj w Malborku też się dziwię, bo jest bardzo trudny wybór dla elektoratu prawicy, elektoratu pisowskiego, pana Klonowskiego i każdy musi tutaj się zmierzyć z dylematem tu SLD, a tu Platforma. Ja poprę w tych wyborach, zresztą to co powiedziałem przed chwilą, wydaje mi się, że lepszym kandydatem jest i pomimo dyskomfortu, bo wolałbym inny wybór mieć, poprę obecnego burmistrza Andrzeja Rychłowskiego. Dziwię się ludziom, którzy są politykami i chowają głowę w piasek i mówią o jakimś tam, nie mają odwagi jasno się określić. Pan Wilk się określił, Poparcharzewskiego. Ja jako były burmistrz Malborka myślę, że jest po prostu merytorycznie lepszy, no a skandal z kompromitacją historyczną, bardziej obywatelską niż tutaj ekonomiczną czy gospodarczą. Ale burmistrz Malborka to nie tylko ekonomista, gospodarz, prawnik, bo musi dużo rzeczy wiedzieć, ale to również osoba, która, a on jest nauczycielem, która uczy i wychowuje. No nie można takich rzeczy publicznie wygłaszać, które godzą w pamięć i w honor pomordowanych bohaterów. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.